Dzisiaj porozmawiamy sobie o konflikcie Słowacki - Mickiewicz. Może Was rozczaruję, ale żadnego konfliktu nie było. Bo żeby był konflikt, potrzebne są dwie strony, a w tym przypadku mamy tylko jedną stronę i jest to strona Juliusza Słowackiego. Początki znajomości. Słowacki i Mickiewicz prawdopodobnie pierwszy raz spotkali się na salonach u matki Słowackiego, Salomei Beku, która w tamtym czasie organizowała spotkania dla ówczesnej elity intelektualnej Wilna. 13-letni Słowacki miał okazję obserwować polemikę Mickiewicza ze Śniadeckim, a następnie parodiowanie przez swojego ojczyma dziadów. No jak Słowacki tak patrzył i słuchał, no to się w końcu popłakał. Popłakał się ze wstydu, bo wstydził się głupoty i ojczyma i Śniadeckiego przed Mickiewiczem, do którego czuł wielki szacunek. Czy to miało sens? To nie ma sensu. Słowacki był tak zajarany twórczością Mickiewicza, że bardzo chciał uzyskać jakąś opinię na temat tego, co sam pisze. Jak Mickiewicz był w Rosji, to Słowacki wysłał do Mickiewicza swoją pierwszą powieść poetycką, Szamfary. Niestety nigdy nie uzyskał żadnej opinii na jej temat czy odpowiedzi od Adama. Zbliżenie. Słowacki całe życie chciał znać opinię Mickiewicza o swojej twórczości. Jedyne, co udało mu się ustalić, to to, że kiedyś na jakiejś imprezie Mickiewicz do jakiegoś typa powiedział, że poezja Słowackiego jest bardzo ładna, ale jest to kościół bez Boga. Słowacki się ucieszył. Ucieszył się tak bardzo, że aż napisał list do matki, w którym zaznaczył. Powiedział, że moja poezja jest śliczna, że jest to gmach piękną architekturą stawiony. Jak wzniosły kościół, ale w kościele Boga nie ma. Prawda, że śliczne i poetyczne zdanie, podobne do jego sonetu Rezygnacja. Ten fragment z listów Słowackiego świadczy o tym, że bardzo dobrze on znał poezję Mickiewicza, między innymi właśnie sonety odeskie, z których pochodził sonet Rezygnacja. Niestety Słowacki źle zinterpretował słowa Mickiewicza, bo oczywiście to, że to jest kościół bez Boga, no to była obraza, a nie pochwała. Dopiero później Słowacki zreflektował się, że opinia Mickiewicza nie jest pochlebna, a wręcz obraźliwa. Potem było już tylko gorzej. Mickiewicz wydał trzecią część Dziadów, w której obraża ojczyma Słowackiego, bo pojawia się tam postać doktora, który ginie od pioruna i jest ten bohater przedstawiony w bardzo negatywny sposób, jako sługus carski. Każdy, kto wtedy żył, wiedział, że chodzi o ojczyma Słowackiego, bo on naprawdę zginął od pioruna. Tak naprawdę nie to wkurzyło Słowackiego, tylko to, że w trzeciej części Dziadów Mickiewicz obraża jego matkę. Pojawia się tam takie zdanie. Słyszysz w domu krzyk kobiety, ha, 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 diabli wzięli. I to właśnie zdanie najbardziej zdenerwowało Słowackiego, no bo to krzyk kobiety to był krzyk jego matki. Słowacki tak bardzo się zdenerwował, że aż postanowił, że wyzwie Mickiewicza na pojedynek. Znalazł sobie sekundanta. Już był gotowy napisać: Adamie, wyzywam cię. Natomiast sekundant go powstrzymał i powiedział: dobra, nie rób tego. Słowacki powiedział: dobra, nie zrobię tego. Ale później w liście do matki pisał jawnie i wprost, że nienawidzi Mickiewicza. W kolejnych listach nie był dużo milszy. Komentował Mickiewicza ubiór i mówił, że Mickiewicz ma pognieciony kołnierzyk, w ogóle brzydko wygląda. A na dodatek ma minę lokaja. Katastrofa. Prawdziwa katastrofa miała miejsce później. W nocy z 24 na 25 grudnia 1840 roku odbyła się sławna uczta u Januszkiewicza. Uczta była wyprawiona z okazji inauguracji wykładów Mickiewicza w Collège de France. Byli tam zaproszeni wszyscy, m.in. Słowacki. Słowacki poszedł tam z nadzieją na pogodzenie się z Mickiewiczem. No i jak pomyślał, tak zrobił, to znaczy wstał, wygłosił piękną improwizację, potem usiadł, popatrzył po zebranych, no i wstał i znowu wygłosił drugą część tej improwizacji. Potem Mickiewicz spojrzał mu głęboko w oczy i też wstał i wygłosił improwizację. Generalnie panowie w tych improwizacjach powiedzieli sobie bardzo dużo miłych słów na swój temat. Wszyscy dookoła się wzruszyli, zapłakali, pobili brawo. Mickiewicz ze Słowackim się uściskali, pogadali i potem rozeszli się do domów. I pewnie na tym skończyłby się wielki konflikt Mickiewicz-Słowacki, gdyby nie to, że środowisko Mickiewicza było dosyć specyficzne i oni by w życiu nie przyznali, że Słowacki też jest niezłym poetą, no bo czcili tylko Mickiewicza, który był taką rock gwiazdą. Jakiś czas po tej improwizacji ukazał się anonimowy artykuł Improwizatorowie, w którym autor, dzisiaj już wiemy, że był to Januszkiewicz, pisze o tym, że podczas improwizacji Mickiewicz odmówił Słowackiemu bycia poetą. Powiedział, że nie jesteś poetą. Ty, Słowacki, nie jesteś poetą. Słowacki, jak się domyślacie, poczuł się urażony, no bo nie było to zgodne z prawdą, a on czuł się poetą. I oczekiwał, że Mickiewicz sprostuje tę nieprawdę.
nie sprostował. Mickiewicz milczał, jak zwykle. I Słowacki się zdenerwował. I tak bardzo się zdenerwował, że aż napisał z tego wszystkiego Beniowskiego. W Beniowskim poobrażał sporą część emigracji polskiej, paryskiej. No i ta spora część tej emigracji się wkurzyła i zorganizowała potajemne spotkanie. Między innymi w spotkaniu brał udział Mickiewicz, podobno przez całe spotkanie milczał. Natomiast oni wymyślili, że wyzwał Słowackiego na pojedynek. W związku z tym wybrali chłopaka, który miał na nazwisko Ropelewski, żeby się strzelał ze Słowackim. Wyznaczono dzień pojedynku na 15 czerwca 1845 roku. Słowacki stawił się w wyznaczonym miejscu wraz ze swoimi sekundantami. Przyszli też sekundanci Ropelewskiego, tylko niestety nie przyszedł Ropelewski. Zerwanie! Kojarzycie Dobiańskiego? To był taki sekciarz, który swoje działania skoncentrował wokół emigracji polskiej w Paryżu. Wybrał Mickiewicza i powiedział, że Mickiewicz jest wybrańcem. O Polsce też mówił całkiem nieźle, więc ludzie chętnie w to weszli. Po jakimś czasie do sekty przyłączył się też Słowacki, który podobno tak bardzo się zaangażował, że nawet sprzedał swoje mieszkanie, żeby finansować działania Tobiańczyków. No niestety, po jakimś czasie te relacje się rozluźniły. Miało na to wpływ jedno z wydarzeń. Mickiewicz rozdawał poświęcone medaliki Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia. Inicjacja wyglądała tak, że człowiek miał uklęknąć przed Mickiewiczem, pocałować go w dłoń, a najchętniej jeszcze zapłakać i wtedy otrzymywał taki medalik. Słowacki podobno nie najlepiej czuł się w takiej roli klękającego, płaczącego i całującego, więc no, zrobił to tak od niechcenia. W sekcie rozpętała się burza, wszyscy byli niezadowoleni z tego, że Słowacki nie jest pokorny i nie wie, gdzie jego miejsce. Jakoś udało się to załagodzić. Natomiast już nie udało się załagodzić tego, że sekta wzięła udział we mszy ku czci duszy cara Aleksandra. Słowacki miał powiedzieć im, że powinniśmy się modlić za Batorego, Kościuszkę Płaskiego, a nie za Aleksandra, co wy? Na co Mickiewicz miał powiedzieć paszał won durak i wyrzucić Słowackiego za drzwi. Tak naprawdę nie wiadomo, czy ta sytuacja miała miejsce, natomiast wiadomo, że Słowacki z sekty się wycofał, ponieważ wykazywała ona dążności rosyjskie. W późniejszym okresie Mickiewicz też z sekty odszedł. Co na to Mickiewicz? O ile w pismach i listach Słowackiego Mickiewicza jest dużo, o tyle w listach Mickiewicza Słowacki pojawia się 4 razy. 4 razy to tyle co nic. W wykładach w Collège de France Mickiewicz 2 razy wspomina Słowackiego i tylko raz z nazwiska. Także z jednej strony mamy totalny chłód Mickiewicza, obojętnienie i milczenie, a z drugiej strony mamy ogień Słowackiego, który praktycznie żył tym konfliktem i który napełniał go twórczo. Zatem jeżeli o czymkolwiek możemy mówić, to nie o konflikcie Słowacki-Mickiewicz, a Słowacki i jego własne ego. To tyle na dzisiaj. Jeżeli Wam się podobało i interesują Was takie ciekawostki polonistyczne, to zapraszam do subskrypcji.